kolejnym filmiku. Dzisiaj opowiem troszeczkę o komunikacji miejskiej w Japonii, a mianowicie o pociągach, bo kilka osób się mnie pytało, jak sobie z nimi poradziłam, czy to rzeczywiście jest takie trudne. Chciałabym zacząć od kart, biletów, dzięki którym możecie wsiąść do pociągu. Zacznę może od Suiki. Suikę możecie nabyć w różowych automatach. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że są dwa rodzaje sujek. Jest Suika i My Suika. My Suika jest bardziej taka personalizowana, tam ze zdjęciem na przykład studenckim. Tam są właśnie zniżki studenckie i tak dalej, takie właśnie dla studentów. A Suika to jest taka normalna Suika, więc ją trzeba nabyć. Na początku trzeba zapłacić 1500 jenów, ponieważ zwykle Suikę ładuje się minimum 1000 jenów. Ale jeszcze do tego jest 500 jenów depozyt za pierwszym razem. Także 1500 na sam początek, żeby wyrobić sobie suikę. No i potem automat wydaje, także nic trudnego tak specjalnie nie ma. Od razu chciałabym zaznaczyć, że automaty wszystkie, gdzie kupujemy bilety albo pasma, suiki i tak dalej, w większości, bynajmniej ja zawsze napotkałam angielską wersję, także nie powinno być żadnego problemu. Następna rzecz to pasmo. Ja osobiście mam swoje pasmo. Kupicie go, jak już dotrzecie do Japonii, nie wcześniej. Też można kupić w automacie, oczywiście już praktycznie chyba w każdym można kupić pasmo. Tam nad ekranem zawsze powinniście mieć naklejkę, czy kupicie suikę, czy pasmo, czy doładujecie, czy kupicie bilet. Tam wszystko będzie pisać, jak coś. Tutaj znowu są dwa rodzaje pasma. Jest blank pasmo i personalized pasmo. Blank pasmo właśnie nie wymaga imienia. Nie wymaga jakichś takich danych na tej karcie, jest jakby karta jest pusta. Nie dla dzieci zaznaczali na stronie. Ta karta nie może być przypisywana dzieciom. Personalized pasmo zaś zawiera imię, datę urodzenia na przykład, albo wiek, płeć i tak dalej. Wszystko jest tam na karcie napisane. Oczywiście za oba te typy jest 500 jenów depozytu, czyli 1500 znowu za pierwsze wyrobienie, tak samo jak suika. Jak już potem będziecie doładowywać pasmo, to możecie doładowywać też minimum 1000, a maksimum chyba 20 000 jenów, tak mi się wydaje. Następna rzecz to bilety, zwykłe bilety, które możecie nabywać tak sobie na początku, żeby się oswoić. Na przykład jak byłam w grudniu, to tylko kupowałam bilety. Także to tak na początku, żeby się tak oswoić troszeczkę z tymi automatami. Nad automatami macie takie ogromne mapy, ze wszystkimi liniami, wszystkimi kolorami linii, które jeżdżą wokół Tokio. I przy przystankach są liczby i są to ceny za dojazd. W takim razie trzeba na automacie po prostu wbić, którą cenę pokazaną na mapie wybieracie. Tam też o czymś takim jak One Day Open Bilet. One Day Open Bilet. One Day Open Ticket i jest to na wszystkie linie 710 jenów dla dorosłego i 360 jenów dla dziecka. Możecie oczywiście go kupić od razu po przylocie, tylko teraz wam nie powiem konkretnych miejsc, gdzie to można kupić, bo tam dużo jest tych rzeczy powymienianych, ale to wszystko w internecie pisze, także możecie sobie wbić. Jest też coś takiego jak Japan Rail Pass, jest to bardziej popularna forma. Ja osobiście nigdy nie próbowałam, ale można kupić poza Japonią, czyli na przykład w Polsce możecie sobie wykupić Japan Rail Pass. No i jeśli wykupicie Japan Rail Pass, dostajecie niesamowitą zniżkę na przejazdy Shinkansenem, także polecam bardzo serdecznie. Zanim przejdę do bardziej skomplikowanych rzeczy, jeśli chodzi o stację kolejową, to chciałabym najpierw zaznaczyć, żeby wam było lżej na sercu, jakiej aplikacji używam i jaka była bardzo użyteczna. Mam taką aplikację o nazwie Japan Travel i jest to jedna z najlepszych aplikacji, jakie ściągnęłam na swój telefon, tak szczerze wam powiem. Zostałam ją polecona i bardzo się z tego powodu cieszę, bo bez niej zgubiłabym się na 1000%. W tej aplikacji możemy znaleźć dowolne połączenia do naszego wymarzonego celu. Na początek macie taką rameczkę i musicie wybrać, gdzie chcecie dojechać, czyli na przykład bierzmy sobie Shibuya. Nie mogę teraz wam pokazać niestety do japońskiego miejsca, ponieważ mam za daleko, więc nie wyszukam. Więc muszę wam w takim razie
opowiedzieć. Możecie też wybrać sobie czas dojazdu, czas odjazdu, jak sobie tam chcecie, ostatni, pierwszy pociąg. Wszystko macie jak na dłoni i szukacie. I od razu Wam wyskakuje parę sugestii połączeń do Waszego celu. Macie najpierw wyświetloną stację i którym wejściem stacji wejść, żeby było bliżej. Macie podane linie i ich kolory, bo każda linia ma swój kolorek i swoją nazwę, ale częściej turyści kolorkami się kierują. Macie wyświetlony pociąg i kierunek pociągu, w który macie wsiąść. Także to trzeba bardzo dobrze się przyjrzeć, który pociąg jedzie w którym kierunku, bo bardzo często można wsiąść sobie w inny i po prostu zajechać sobie na przykład na Hokkaido, albo nie, no żartuję oczywiście. Czas jazdy też jest wyświetlony, ile mniej więcej będzie pociąg jechał. I stacje. Macie taki komfort, że normalnie macie tam wypisane z jednej stacji, na przykład Ayase, na przykład do Meijijingumae. Macie wyświetlone wszystkie stacje, na których będzie. Dodatkowo chciałam zaznaczyć, że te są możliwe przesiadki. Przesiadki są bardzo fajne, bo częściej wychodzi taniej. A czasami nie, także też nie wolno tym kierować. Także może przejdźmy do bardziej skomplikowanej sprawy, czyli do stacji i jak się to wszystko odbywa. Jak już wykupicie bilety, jak już wykupicie te pasma, suiki i tak dalej, to możecie kierować się w stronę bramek. Nie przechodźcie może przez bramki IC, bo tam są czasem bramki IC takie różowe, ale nigdy przez nie nie przechodziłam, więc lepiej, nawet nie wiem, czym one się różnią, także lepiej unikać i po prostu przechodźcie przez normalne. Na bramkach jest czytnik, taki niebieski, więc trzeba po prostu zbliżyć do niego tą suikę czy pasmo i to wam tam przefiltruje i was puści. Jeśli macie bilet, to też są takie małe otworki, to tam wsadzacie ten bilet i on go tam mocno tak wsiąknie i on wyjdzie na drugim końcu bramki, także musicie go tylko sobie wziąć. Następnie kierujecie się znakami. Przede wszystkim patrzcie na znaki, to jest najważniejsze, bo na znakach pisze praktycznie wszystko. Kolory, są kierunki, wszystko jest, totalnie wszystko jest napisane na znakach, także znaki są waszymi najlepszymi przyjaciółmi, tak w sumie. Szukacie, czy wasz pociąg już jechał, na takich ekranikach będzie pokazane, czy jechał już ten pociąg, którym chcecie jechać, czy nie. I przede wszystkim są też mapy stacji. Na jednej ze ścian będzie wielka mapa stacji, na których zatrzymuje się pociąg w tym peronie, więc trzeba się upewnić, czy na przykład for Asakusa, czy będzie jechał tak samo jak for Ginza, czy może w innym kierunku, także to trzeba się upewnić, żeby mieć potem spokojną głowę. Jak już przyjedzie pociąg wasz upragniony, to trzeba najpierw stanąć w kolejce, nie ma czegoś takiego jak u nas na przykład w Krakowie, że do tramwaju się wchodzi hurtem i możesz pozabijać wszystkich, ale ważne, żebyś ty miał miejsce w tramwaju. Tylko tam ustawiasz się w kolejce, najpierw wysiadają osoby z pociągu. Jak już wszyscy sobie bezpiecznie wysiądą, to wtedy wy powoli wchodzicie też tą kolejką do tego pociągu i ewentualnie znajdujecie sobie miejsce. Tak to wygląda. Czy ustępować miejsca starszym ludziom, czy nie? Czy to jest takie surowe jak tutaj na przykład, że potem starsze kobiety się powodzą i mówią: te młode osoby to w ogóle nas nie puszczają. Tam, szczerze wam powiem, że nigdy się tak nie zdarzyło. Może dlatego, że Japończycy po prostu rzadko kiedy mówią, co mają tam na wątrobie. Ale nigdy się nie spotkałam z tym, żeby starsze osoby jakoś się czepiały, że młodsze osoby tam siedzą na miejscu, a one mogłyby sobie siąść. Jeśli ktoś ma trochę oleju w głowie, no to się puściło tą starszą osobę. Telefon musi być wyciszony, przynajmniej muszą być wibracje. Trzeba zwracać uwagę na to, że nad drzwiami do pociągu jest dość spory ekranik i na tym ekraniku jest wszystko wyświetlone. Wszystkie stacje, na których się pociąg zatrzyma. Jak pociąg się zatrzyma, to w którym miejscu peronu wysiądziecie, żeby mieć na przykład bliżej do schodów czy windy. Wszystko jest tam wyświetlone, wszystko jest po angielsku, koreańsku nawet, także nie ma żadnego problemu. Nawet speaker mówi po japońsku i potem mówi też po angielsku, także nie stresować się, tak jak mówię, wszystko jest dla was gotowe. Wiele razy pojawia się w internecie ten taki stereotyp, że ej, ale wiecie, jak w Japonii to mają śmiesznie, że że ludzie wchodzą do pociągu i potem nie ma miejsca i ludzie muszą białymi rękawiczkami wpychać na hamba, bo się nie mieszczą.
jesteśmy dorośli. Zdarzyło się może ze dwa razy przez te 3 miesiące, że tak rzeczywiście było, że ludzie byli tak upchani. Jest to taki lekki dyskomfort, że wszyscy tak jakby na ciebie cisną. Jest gorąco, nie ma powietrza, rzeczywiście, ale to było dość zabawne, także ja się jakoś na specjalnie nie przejęłam, także nie panikować przede wszystkim, trzymać się mocno. Jak już wyjdziecie z pociągu, oczywiście też z dozą kultury, to wychodzicie z powrotem na ground floor, czyli na główny poziom, tak to można nazwać, i przechodzicie z powrotem bramkami. Jeśli macie bilet, ten taki skasowany, to znowu dajecie go do tego otworka i on już nie wyjdzie drugą stroną, czyli po prostu on już tam sobie zostaje. Pasma i słychi znowu do tego czujnika sobie tam przykładacie i was znowu wpuszcza. I to jest wszystko. Najtrudniejsze z tego wszystkiego, wydaje mi się, zawsze było znalezienie kogoś na stacji. W sensie, jak na przykład umawiacie się z kimś na stacji Shinjuku. Nie umawiacie się z nikim. Nigdy, nigdy, nigdy. Jeśli jedziecie na przykład pierwszy, drugi raz do Japonii, nie umawiajcie się z nikim na stacji Shinjuku. Ja na stacji Shinjuku byłam 3 razy, żeby się z kimś tam spotkać i nigdy nie mogliśmy się znaleźć i zawsze się to kończyło kompletną masakrą. Jeśli chodzi o obsługę, to czy oni mówią po angielsku, to tego wam niestety nie zagwarantuję, czy tak, czy nie, bo nie skorzystałam nigdy. Jakoś sama sobie radziłam. Z reguły powinni znać angielski, no bo na przykład takie duże stacje jak na przykład Shinjuku albo na przykład Meiji Jingu ma stacje, gdzie jest dużo turystów, gdzie jest bardzo popularne miejsce, no to powinni znać ten angielski. Chciałabym wspomnieć też o ostatniej sprawie, jaką są bankomaty, bo jeśli zdarzy się taka poważna sytuacja, że na przykład przypomnijcie sobie, że macie ostatnie pieniądze na paśmie czy na słójce i musicie jak najszybciej doładować, a nie macie już papierkowych pieniędzy, tylko macie na karcie i co teraz, bo nie można w automatach tych kupić, na przykład tam wsadzić tam 1000 jenów na przykład na pasmo, bo nie możecie tego zrobić kartą. To trzeba znaleźć ATM, to się nazywa ATM i najbardziej polecam ATM 7-Eleven. Automaty z 7-Eleven. Są to automaty polecane mi najczęściej. Jest tam oczywiście język angielski. Nie ma żadnego problemu z wypłaceniem pieniędzy. Reminder, bardzo poważny reminder. Nie możecie wypłacić z karty poniżej 10 tysięcy. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę, komentarze, subskrypcję. I nie stresujcie się pociągami w Japonii, bo to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i jeszcze ją pokochacie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się ciepło i na razie!